Siema, siema, jestem Ryan Jeeper, to jest koniec z naszej serii Podwórko Koniec, ze mną ponownie Krzysiek. Siemanko. Do niego możecie wpaść, oczywiście link w opisie. Ponadto zapraszamy was na streamy od poniedziałku do piątku, godziny 16, bo wtedy są streamy od 16 do 22. Live'iki się tutaj nagrywają, są robione cały czas, więc możecie być częścią tej społeczności, która jest ze mną tutaj właśnie pod kamerką i razem z nami brać udział w tych odcinkach. A propos odcinka, dzisiaj akcja niesamowita, no bo jak widzicie, ziemniaki, w końcu ziemniaki, ja tak się, że przejdę, pokażę, jak to wygląda, bo ogólnie tak. MTZ gotowy, nie? Do wszystkiego. Świątka gotowa, na razie z takim czymś, bo wiecie. Ale dzisiaj też będziemy stosować pszenicę, więc naprawdę się będzie działo na tej serii. I zobaczcie, wiem, że to jest mega. Nie ma nic realniejszego ogólnie, w sensie to jest realne, najbardziej, tylko nie ma nic mniejszego, nie? I nawet jak sobie postawiłem tutaj wcześniej to było takie duże, że mówię, nie, to odpada. Dlatego trochę, że tak powiem, zawinąłem sobie to, że ziemniaki lecą stąd do podajnika tutaj i on łapie dopiero w tamtą stronę, nie? Także tak to teraz wygląda i tak to będziemy działać. I więc dzisiaj ziemniaki wozimy te pszenice i ostre zarabianie pieniędzy, bo jak przypomnę wam, mamy 8400, mamy grudzień też. I wozimy sobie dzisiaj ziemniaczki na, teraz tu będzie uwaga, na przemianie, bo tu wozimy na WS Kolonie, dlatego że jest po 1316 zł, więc lekutko mniej niż na osadzie, ale osada to wiecie, pociąg, wynajmowanie, nie opłaca mi się za bardzo tego robić na takim poziomie rozwoju. Pociąg będzie oczywiście gdzieś tam potem używany, nie? Ale ziemniaczki na przykład, proszę bardzo, nie? Mamy już na przykład targu 604, nie? Na osadzie też jest bardzo drogo, ale nie wiem za bardzo jak tego tam załadować, bo turem się tam nie będę z tym bawił, dlatego odpada to, nie? No i musimy wchodzić na targ albo na burpol, bo też jest to nawet w miarę spoko cena taka zbliżona, nie? Ja też nie będę tryhardował, nie będę wybierał cen, które są jak najlepsze, tylko po prostu będę brał... Wiecie, zbliżone ceny do siebie. One są bardzo zbliżone, wiecie, to jest różnica dosłownie, nie wiem, ile to jest różnica, 7 zł jest różnica, nie? Na tonie. Więc to nie jest jakaś wielka różnica w takiej ilości, nie? Dobra. Gadu, gadu, ale co robić, nie? Dokładnie. Zasiadamy, więc tak trochę taki wstępik był. Chciałem wszystko wam przedstawić, co jak, więc ja sobie tutaj jakoś... A, łapię te ziemniaki. No trochę nierealnie, ale dobra, niech się sypią. Ale mi się... Nie no, to jest śmieszne. Czekajcie, tak nie mogę sypać. Czekajcie, trochę po tych kurkach jeszcze wiadomo. Proszę grzyb leśny, ten, nie sypać tematami nie odnośnie odcinków, tylko zajmę się tylko wyłącznie odcinkiem, jakby nie? Bo to jest tutaj. Zajmę się odcinkiem teraz, a nie streamem, jakby nie? A to odcinek na streamku to co innego, nie? O, teraz fajnie. Ja dalej w ogóle nie wiem, czemu to się sypie. Czemu tak to leci? Leci czy nie leci? Aha. Dalej nie wiem, czemu ta animacja jest taka, jakby wiecie, jakby to się. A, czekajcie, bo tam chyba nie ma odpalonego, wiecie? Chyba tam trzeba odpalić jeszcze to wszystko. Tutaj trzeba to odpalić. Odpaliłeś tam? Nie. Czekaj, ja tam czekam. Podejdę. Bo to chyba było włączone, wiesz, dlatego. Tak jest, dokładnie. O, teraz idzie. No. Teraz to ta. No, i z tej kubki ogólnie tak to fajnie działa, że nam powinno wszystko wyłapać, także... No myślę, że będzie git, dobra. Nie wiem czemu właśnie to jest tak, aby to było takie zboże, sypie się, zamiast takiego wiecie normalnego, zamiast normalnego, jakichś takich partii ziemniaków, nie? To by lepiej to wyglądało. Dobra, to co, pierwszą akcję pojedziemy chyba... Pierwszy zestaw pojedziemy chyba na targ. A tutaj no. Tam dalej byśmy pojechali, wtedy tu byśmy wozili, czy? Znaczy no pojedziemy na targ, po prostu zawieś jedną, potem pojedziemy na ten burpol, nie? I ten. I potem po odcinku już będzie wejść na targ, bo na targu jest trochę drożej, nie? Więc zatem cię poczekam. Spoko, spoko. Jak coś? O, mamy też jajka w sumie. Tutaj. A to dobra, jajek nie będę dzisiaj woził, innym razem. Dobra, więc sobie ten spokojnie podjadę, poczekam aż tam się załaduje. Siemanko Smerf, widzisz tam serdecznie. To chyba w miarę szybko powinno pójść, nie? Ty tylko masz 3 tony. No już mam 90%. O, no i fajnie. No i 100, 3000. No i fajnie, to lecimy. Dobra, ja to już sobie odpalam. Na jakąś piąteczką sobie tutaj będę jeździł, bo tutaj MTZ ma strasznie te biegi wysokie. Kablą poczepione czy nie? Nie, mam poczepione, dobra. No więc pierwszy pojedziemy z tak trochę, jak będzie właśnie jeździć z tymi ziemniakami, ale pojedziemy sobie najpierw na targ, potem pojedziemy sobie na burpol, no i na końcu trochę tam też pszeniczki powozimy, nie? Żeby nie było tak, że robimy tylko teraz jedną rzecz. Pszenica dzisiaj też jest w grudniu na sprzedaż, fajna. Nawet cena. I to na WS Kolonii, więc w sumie bliziutko, nie? Dobra. Ziemniakami to jest chyba o tyle spoko, że one są...
Można je sypać właśnie tutaj. Widziałem, że tak trochę na targu nie wygląda to za bardzo mega realistycznie. Powinniśmy tak, nie wiem, wchodzić jakimiś... Czekaj, to zaprawdzę jeszcze. Troszeczkę, albo coś. Troszeczkę drożej, jakby co, jest tam u gościa tego stragane z pomidorami, jak coś, nie? To można sobie cofnąć i też sprzedać. O 2 złote jest drożej, nie? Więc tam sobie cofnij, ja sprzedam też, na raz zobaczymy i dostaniemy kasę, nie? O, był zupełnie sam. Pierwszy raz robię ziemniaki tutaj na sprzedaż tak naprawdę. Gotowy? To tam sypiemy, nie? No, mów. Dobra, już, ja już tu się sypię, nie? Okej, ja też lecę. No i lecimy. Więc bardziej realnie to oczywiście było w workach, no ale jak mówię, worków tu nie mamy żadnych. Dobra, ja już sprzedam w sumie. No, trochę dłużej leci. No, u mnie to, no 4 tony za 4 tysiące, a nie, bo tam jeszcze leci coraz... Czy to mi tylko pokazało? Za moje? Chyba tak, bo jeszcze u mnie leci, nie? Okej. Zaraz zobaczymy, jak tam będzie u ciebie. Ty, ale 4 koła tylko przyczepy dużo? To w sumie spoko, nie? A tam tego na pewno będzie mega dużo. No i cyk. O, no. A, czy tydzień jako robiłem frytki? Ogólnie mam tego mod na frytki. Tutaj w sumie. I nawet mam ten. Nawet mam wszystko, co potrzeba tych frytek. W sumie. Wiesz co, ja pojadę teraz może z przyjęcia, okej? Okay? Spora, spoko. Tak trochę na zmianę sobie pojeżdżę. Ale nie mam chyba tego przetwórstwa, wiesz, do frytek. Więc dlatego tak. Nie mam tego tak używane. O, tu przyczepa szybko załadowała się. 6700. No też, pszenicę mam racz, czy dalej ziemniaki możesz? No, możesz pszenicę w sumie. Masz pszenicę. Okej. Okay. Już sobie zajeżdżam. No, także... także jadyby. W ogóle teraz tak ogarnąłem, że w sumie można by nawet ładować ten. Nawet można by ładować ziemniaki nie tam tylko do stodoły, tylko na przykład na zewnątrz, bo mam przecież plandeki, nie? No tak. Właśnie nie, ziemniaki na plandekę nie bardzo, bo one zaraz będą się tam się parować, nie? Dlaczego Krzyś unika odpowiedzialności za dlaczego Krzyś unika odpowiedzialności za Ben Karta? To nie jest tak, że on unika. On, wiesz, jest spełnia ten swój obowiązek i normalnie aliment jest płacony, nie? Oczywiście to jest w ramach roleplayu, ludzie, żebyście nie myśleli, że Krzyś serio ma jakieś dzieciaka albo coś, nie? O, usiedzie za mną, elegancko. I wiem, że ogólnie przyczepka malutka, i tego mi brakuje gdzieś tam, ale musimy trochę jeszcze po prostu poczekać bliska. O, to jeszcze będziemy musieli siać ten, kukurydzę. Ogólnie zaraz będzie wiosna, wiecie jak to będzie. Zaraz ta wiosna jak bliska strzeni i na tym się w ogóle wszystko skończy, nie? Ja w ogóle nie wiem, czy może by w tym roku nie poszedł trochę jak już tam gdzieś ten i kupić może ten młyn, kurde, tutaj. Znaczy nie, jakbym kupił, miałbym kupić młyn, to raczej taki bumper trochę za nim by był. Więc średniawka, nie? No ja kiedyś sam mogłem pozwolić na taki młyn, ale już nie. Dzięki za followka, Bayern. Okej, okay, ja tam mam 8, no 9 tysięcy za tą przyczepkę. Ile tam za w ogóle tego zboża? Ja wziąłem, no to powiedzmy 10 tysięcy żeśmy zabrali. To tak powiedzmy, że wiesz co, ja teraz załaduję ten pszenicę, ty załaduj ziemniaki i ty już jeszcze pojedziesz na targ, okej? Okay? Mhm. A ja sobie skoczę ten, jeden przecież sobie wiecie, bo tam jeszcze musimy stawić dla kurek, nie? A ich teraz no jest tak dużo i one żrą na potęgę, nie? Okej, okay, wjeżdżam sobie. Ruchu w ogóle już tego nie mam włączonego chyba. Chyba nie mam, no. A, to trudno. Dzisiaj jakoś tak będzie pusto bez nich. Mega minus, że tam strasznie wolno to leci, nie? U ciebie ta przyczepka. No, no, no. Ale spokojnie. Już się niedługo to powinno, myślę, ogarnąć. Z tą przyczepką i tak dalej. Przydał się też ogólnie jakiś większy rozrzutnik, bo ten co mamy to jest trochę taki... No mikro. Mikro bardzo. Bardzo mikro rozrzutnik. A ciągnik już mam taki trochę większy, więc no przydałoby się coś większego kupić ogólnie. Tak, chociaż, nie wiem, no do jakiejś takiej 8-tonowej chociaż, nie? Dobra, wezmę sobie to i tam to powinno starczyć do tego, do lata. Do lat nam powinno starczyć chyba, nie? W miarę. Gra na jakim poziomie gram? Gram na poziomie trudności łatwym, dlatego że ta seria ma być taka bardziej, wiesz, pod YouTube'ka, nie? Rozwojowa, taka fajna, żeby się miło grało, a jednak ja bym grał... A, krzyk nie jedzie, dobra, jeszcze. Więc co, ja wjadę sobie z gospa, okej? Okay? Spoko, spoko. Uczysz mnie? Dobra, dzięki. Jakbym grał tu właśnie z kimś jeszcze, z jedną, dwoma osobami, to można grać by na trudnym, bo szybciej by ten rozwój szedł, nie? I też odcinki byłyby takie bardziej jakieś dynamiczne, nie? A jak już jestem sam, robię to też na streamach, to jest, wiesz, pierwszy sezon zajął mi 20 odcinków, drugi zajął mi 30. Teraz mamy 60 odcinek chyba i zobaczymy, ile wyjdzie mi odcinków do tego, do żniw, nie?
bo bardzo mocno ten sezon gdzieś tam się rozrasta. Po prostu robimy dużo rzeczy między tymi sezonami i tak dalej, nie? A teraz też coraz więcej rzeczy po prostu nie ma co nic skipuje, nie? Po prostu już nie pokazuje na YouTubach, tylko robię to na streamach, a YouTube jest takim już trochę poli się robi z tej serii taka bardziej aktualizacja gospy niż takiej takie typowo serio, co my coś robimy, nie? Tak, też pytacie ogólnie, czy takim ten zostanie cały czas w takich kolorach? Oczywiście, że nie, ja będę go zmieniał. To jest tylko podkład na ten moment. I na wiosnę, już jak siądę do niego, to go wyremontujemy, żeby ten... Znaczy no, po prostu przemaluję go, bo remontu on za bardzo nie wymaga. Też tam, wiecie, trochę go śrubki przykręcić, taki bardziej zrobić przegląd jego i tyle, nie? A kolorek będzie też inny, myślę taki bardziej fajniejszy, już wam się myślę spodoba. Więc to już niebawem naprawdę, zobaczycie, nie? Weź Cebola? Cebola mnie ciężko, już widzę po deforeście. Siema, Rajto Alimenciarz. A to nie jestem alimenciarz. Roll Team Lubelskie. Siemka, Szymonek. Panie, kiedy chcesz... shorta z podwórko kolonisty dziś czy jutro? Co to jest... short z podwórko kolonisty? Nie rozumiem. No short, ty na YouTubie wstawiasz. No tak, ale co, że z podwórko kolonisty short? Nie no, wiesz Sebol, chodzi mi o to, że po prostu na to nie za bardzo byś się tak chyba nie odnalazł na tym save, nie? Tam ziemniaki budujesz, nie? A, tu już pojechałeś sprzedawać nawet, okej. Okay. No tak. Okej, okay. Dobra. Tam sobie będziesz musiał chyba taśmy poprawić, bo za chwilę przestanie ładować, tak nie, mi się nie, on tam naprawdę bardzo daleko łapie, nie? No, okay. Także spoko. Dobra. To się zawija, o kurwa, nie zahaczy dachem? Czekaj. Ja nawet nie wiem, czekaj, idzie co? O, poszło. Fajna styk. Dobra, więc ja tu się ładuję, poczekam na ciebie i pojedziemy teraz na ten burpol, okej? Okay? To jest trochę kawałeczek sąd, bo pojedziemy na plac na taki plac zielonczany, tam oni ładują to na pociąg potem. Ale żebyśmy też mogli na pociąg ładować sami, to trzeba byłoby mieć jakąś taką, wiecie, koparkę większą, bo którym to się zajedziemy z tym, nie? Także to nie ma co. Taki link wysłałem, dzisiaj Gregor przypomniał mi o rzeczonkach. Także wysłane. Fajnie, te ziemniaki w końcu się niech pozbędziemy. Bo też tak, jak mówię, będę chciał te ziemniaki na pewno jeszcze robić nie raz. Coś sobie posadzimy, tylko raczej jak już tak będzie. Wiecie, kupiliśmy sobie teraz pole 28, nie? Fajnie, to jest pole tylko garnięte. Teraz też będę chciał... o, pojedziemy. O, wiesz co, może pojedziemy sobie tędy? No, pojedziemy sobie tędy, tak trochę inną drogą. Więc tutaj dzisiaj poczekam, nie? No. Będę chciał też w końcu kupić pole 29, czyli tą naszą dzierżawę, bo ona jeszcze nie jest moja. Więc sobie po prostu kupimy. Tak, jakby nie było. No i co? I pewnie jakieś kolejne pole, takie trochę bardziej proste, pod ziemniaczki by się przydało. Już mam 100%, możemy jechać. Okej, okay, spoko. Mam fajny pomysł na ziemniaczki, które pole ogarnąć. Niedaleko tu jest nawet, więc fajne pole, tylko takie malutkie, ale... jak najbardziej mi się wam się spodoba, nie? Także to już niedługo zobaczcie, nie? Jak Krzysztof po odcinku będzie gadał z Rotem po łacińsku? A, tak. Tak, trochę tak. Okej. Okay. Ja tam nie wiem, o co chodzi. jakieś pomówienia. Dobra. I fajowo. No, także będziemy jakieś tam nowe pole sobie kupować. I oby ono gdzieś tutaj fajnie nam jakoś wypadło z tymi ziemniakami, bo no trzeba będzie się rozwijać. Na pewno teraz bardzo idę w pola. Jak mówię, liczę na to, że maszyny kupię z dofinansowania, a nie z zarobionych środków, bo raczej zarobione pieniądze będę przeznaczał na zakup ziemi. Tak? No tak, no ziemię po prostu będę kupował. I jak coś, to właśnie z tego, co gdzieś tam wyhaczę za tego młodego rolnika, to kupimy dopiero sobie maszyn, nie? A trochę będzie nowszych maszyn w końcu, także myślę, że on się ogólnie nie powinien spodobać. Czy ja to wyjadę w ogóle? Czekaj, muszę redukować. Kurde, blokujesz. A to sorry, jak ktoś to wie, że drugi pas, nie? Tak, czyli dzisiaj będzie miał streamka oczywiście, tylko to jest potem odcinku chyba odpalasz się, nie? Tak, dokładnie. No, bo to będziemy poza odcinkiem, u mnie jeszcze ogarnę dużo, więc Krzysiek akurat sobie zrobi z tego live'ika. To myślę, będzie spoko. A też ten, ja tutaj na pewno będę potrzebował pomocy z tymi ziemniakami, nie? Bo wszystkie teraz nie wywieziemy na odcinku, a trochę tego tu jest, nie? Jakby, co by nie patrzeć, nie? Na dzisiejszego odcinka porównuję ty short z tobą i Krzyśkiem dziś... A, dobra, bo ty ziomeczek te shorty wstawia. Nie wiem, Germatia, to nie jest tak, że ten, że ty jakoś u mnie pracujesz, nie? Robisz to z własnej przemożonej woli, więc rób sobie co chcesz, nie, chłopie? Dobra. O, tu jeszcze jest ten. Ja się potem się może pojechał na pani, bo trochę, wiesz?
tutaj. Podlał. Nie, mam jestem. Większy pół jeszcze, to na spokojnie. Masz większy pół? Tak. Okej. No, więc jedziemy. Jakie tu ładne New Holandy na tym sklepie stoją. Może no, kiedyś sobie kupimy, co? Może kiedyś sobie kupimy, no. Czy będziesz chciał postawić kolejną oborę na krowy? Oczywiście, że tak, homie Tacek. Mam w planach tą swoją oborę, tą, którą wymodelowałem. Od 2 miesięcy jest gotowa. Więc będę chciał ją postawić tutaj na pewno. Ale do tego czasu jeszcze dużo minie, bo ona jest droga, dużo ma tam krówek i nie mam tam bardzo gdzie jej postawić, nie? Więc no kiedyś ją postawię, ale na pewno nie teraz, nie? Dobra, i tutaj w tym miejscu jest taki fajny triggerek, ja sobie tutaj podjadę. Powinien też się złapać gdzieś tam. O, czekaj. Tu się nie łapie. Dobra. I to na te ziemniaczki sypiemy. Znaczy to akurat są buraki, no ale... No. Więc jak mówię, też można było to sypać na pociąg, tylko że nie mamy za bardzo dużej łyżki, żeby tam załadować, nie? Albo już to może jakieś pasy byśmy też mogli w sumie ogarniać. Ej, w sumie tam jest taka jedna jest taki tam taki pas, który by do ziemniaków służył, nie? W sumie jeszcze myślałem tego, ale to trzeba znowu kolejne pasy wynajmować. Wiecie, te pasy nasz kosztowały 2000 zł, nie? Więc dwa klocki za wynajem pasów to jest dużo, bo tak naprawdę jest pół przyczepy ziemniaków, nie? No ale wiecie, mega uproszczenie, bo nie musimy tego dawać turem, a turem się na pewno zajechał, nie? O, teraz opowiadam nam razem, widzisz? A tak, oczywiście było na innych skupach, nie? No, czyli razem opijemy jakieś 600, nie? No, 600. To fajnie, dobra cena, nie? Dobra, zjadę sobie na stację, się zaatakuję. Mam co prawda pół zbiornika, ale wiecie, już sobie tam doleję do końca, nie? Żeby tutaj na pewno nic nie było. Okej, okay, tankuje mi się. Ty się tankujesz, czy jedziesz tam na ten? Nie, jadę, ja mam dużo. Na spokojnie. Taki ring, jest nowego zaplanowane. Nawet mam pomysł gdzie, mam fajną miejscóweczkę. A, ty jedziesz, tak? Okej, okay, dobra. Ja tu sobie tankuję jeszcze. Zgaszę go, żeby nie wolno tankować podczas odpalonego tego. Jeszcze ślugę zapal. O, bez kitu, ty. A właśnie, wyszedł fajny modzik w ogóle propozycji benzynowych, że trzeba wysiąść i samemu odpalić na ten, na R, nie? Że manualne tankowanie. Jakby, nie? Mhm. Więc fajna rzecz, fajna. Mam TikToka? Mam. Wykrzyknik TikTok. I tam będę się miał wszystko, nie? No, także jest fajna miejscóweczka na właśnie nowe gospo, bo będę chciał się właśnie przenosić, ale tu jeszcze czas, naprawdę, wierzcie mi, że zanim ja zrobię nowe gospo, to po pierwsze musi mnie tu już to wkurzać, że jest ciasno, a powiem wam szczerze, trochę się robi ciasno, nie? Już się tak jest lekutko tłoczno, jeszcze jak krzychu jest już w ogóle, jest takie, że no, już tutaj czasami trzeba kombinować, nie? Że dobra, ty jedź tamtędy, ja pojadę tamtędy, nie? Więc raczej będziemy robić nowe gospo. Tylko też trochę tego mi szkoda, nie? Bo właśnie nie wiem, czy może albo to byśmy to gospo sprzedali, a zbudowali w innym miejscu, czy może w ogóle na przykład to gospo wiecie, zburzyć po prostu budynki, nie? Obory zburzyć i zburzyć ten garaż i zrobić coś nowego, nie? Chociaż garaż jest spoko, garaż mi się podoba, ale na oborę to miejsca będę miał mało, nie? Będę mało na pewno. Więc raczej bym gdzieś stawiał nowy gospo w innym miejscu, nie? Po prostu. No szkoda, bo to jest taki fajny klimacie tego gospa, nie? Gdzieś to wszystko tak jest zgrane fajnie ze sobą i tak dalej, więc... No zobaczymy zresztą, nie? Zobaczymy. Licytacja? Ale po prostu cały gospo właśnie ten... Dać komuś na sprzedaż, nie? Matko Bosko! $9.50. Dzięki Jurek z 1500 Nighta, żyję cię, pozdro. Będziesz w odcinku, chłopie. Dziękuję bardzo, Nightika, dziękuję. Okej, ja tutaj jeżdżam. Pójdź na targ już, nie? Znaczy na targ. No tak, no. Dobra, już mi się ładuje. Bambik ze mnie? Nie, jeszcze nie. Na razie jesteśmy w takim miejscu, gdzie... Jestem po spłatę kredytu, jestem już z dużą ilością ziemi, tak naprawdę, no nie dużo może, ale już tak trochę tej ziemi jest. I też, i co też w sumie, mogę powiedzieć? Jakoś się zaczyna po prostu wieść, układać, nie? Więc w końcu wychodzę z takich kredytów i teraz tylko właściwie rozwój, nie? Już teraz są wszystko ogarnięte. A jeszcze miód mam do sprzedawania niedługo, także naprawdę wszystko będzie fajnie leciało. 40 koła na koncie, super. Ja poletko się chyba... Właśnie, Dziska, jak to wygląda, powiedzcie mi, żebyśmy ustalili cenę za nowe pole? Bo tamto pole kosztuje 57 tysięcy. Jeżeli ja je dzierżawię, to teoretycznie
ono będzie trochę dla niej jakiś tańsze w jakiś sposób, czy nie? Czy to działa tak, że dzierżawione pole nie sprzedaje się komuś taniej, tylko po prostu, okej, miałeś tamto poletko, używałeś sobie, a teraz dawaj kasę też całe, nie? Mieć dla siebie. No to chyba tak jak z mieszkaniem, jak wynajmujesz, nie? To jak kupujesz, aha, czyli no, chyba właśnie tak, nie? Więc pewnie trzeba będzie zapłacić całą tą cenę za to pole, nie? Okej. Bo w sumie ci co moglibyście zrobić? To poletko sobie wziąć, kupić, a w dzierżawę wziąć po prostu kolejne, nie? Wiecie. I też to byłoby nawet spoko było, nie? Jakbyśmy wzięli sobie kolejne właśnie w dzierżawę. Kupisz to na serię? Miałem w planach kupić Proximę, miałem potem w planach kupić Forterre, ale wszystko gdzieś tam się tak rozmywało. I raczej zostajemy przy innym ciągniku. Też na M, ale zobaczcie niedługo, no kurczę, muszę, on jest nowy ciągnik, nie? I ja go tylko będę mógł kupić tylko wtedy, kiedy dostanę 150 tysięcy, nie? Na tego młodego, także to też będzie na pewno cały odcinek z tego, jak to wygląda. No póki co, jest grudzień, początek grudnia, jeszcze coś się uczę tego, na tego młodego rolnika, więc jeszcze trochę zostało. Dobra, słuchajcie, myślę, że ogólnie zakończymy ten odcinek, wybiło nam fajnie te 20 minut, ja nie chcę robić dłuższych odcinków, bo to nie ma sensu przy okazji, kiedy robię daily, no to 20 minut to jest dużo, bo jeżeli ktoś ogląda odcinków w tydzień, to potem ma do robienia, no jakby nie było te ponad 2 godziny, nie? 2 godziny materiału, sami nawet 3, jak zależy, jak tam wychodzi. Więc co? A tam się zatrzymam, krzyku tam się ładuje, oczywiście fajnie, więc spoko. Dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i napiszcie w komentarzach, ile będziemy mieli już po sprzedażach, nie, tych ziemniaków, bo na razie mam 52 tysiące i dajcie znać, ile będziemy mieli, jak już wszystko pójdzie. Zobaczcie, to już naprawdę niewiele zostało, ostatnio jakieś kupeczki nam takie malutkie zbiera. Kurde, jak mało zostało. No, strasznie, nie? No, także napiszcie, ile będziemy mieli tysięcy już na koncie po tych ziemniakach. No i co, ogólnie uważam, że chyba ziemniaki oddały, nie? No pewno. Zaraz, ile nam to pole tylko kosztowało, zaraz zobaczymy. To poletko kosztowało 58 tysięcy. No to chyba oddało, nie? Raczej odda. Więc pole się zwróciło. Dobra. Tak to. Dzięki za uwagę. Do kolejnych odcinków oczywiście z podwórka. Padajcie jeszcze raz, jak mówię, do Krzycha. I padajcie na Twitcha. Trzymajcie się. No i cześć. Pozdrawiam. Pa, pa. Pa, pa.